Przechodzimy do rozpatrzenia 124. poprawki. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie bezprzedmiotowość poprawki 242. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 124, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 452 posłów, za oddało swój głos 185 posłów, przeciwnego zdania było 266 posłów. Przy jednym głosie wstrzymującym stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.